Z nami jest Michał Łudecki. Michał, przede wszystkim takie pytanie, powiedz nam, co robisz w Polsce? No, przyleciałem jakieś półtora miesiąca temu. Wróciłem, miałem problemy z wizą po prostu i czekam za nową, a przy okazji tutaj doszedłem do porozumienia z Tomkiem Babilońskim. Wszystkie kwestie dogadaliśmy i jestem zadowolony. Dzisiaj podpisałem właśnie oficjalnie kontrakt z Babylon Promotion. Póki co jest wszystko ok. Czyli jak rozumiem, zamierzasz walczyć w Polsce, a czy walki w Stanach wchodzą jeszcze w grę? Tak, oczywiście. Dlatego ten kontrakt nie umożliwia mi walk też w Stanach. Także moim menadżerem jest Jeff Wojciechowski, też od tego roku, i on tam wszystkiego pilnuje. No i już układa fajne plany, i także stoczę tutaj dwie walki i myślę, że na jesień jakoś wlecę do Stanów. Konkretnie daty jeszcze nie znasz walki w Polsce? Znam już, oczywiście. 31 maja w Lublinie. Zapraszam wszystkich. To moja następna walka. Jeszcze jakbyś kilka słów powiedzieć o twoich sparingach z Danem Garcia, bo to jest jeden z najlepszych pięściarzy na świecie, bez podziału na kategorię, więc jakbyś powiedział kilka słów o tych sparingach. No, spotkał mnie ten zaszczyt, bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę, że miałem taką możliwość. Na pewno się dużo od niego nauczyłem. Mogłem podejrzeć jego treningi, bo również razem trenowaliśmy. Sparingi były co drugi dzień. Fajnie, bardzo myślę, że dobrze mi szło. Był ze mnie zadowolony, bo zostałem jako nieliczny dłużej właśnie na tych sparingach przez 2 tygodnie. Myślę, że dużo właśnie szkoły od niego wyniosłem i doświadczenia. I zaowocują później na ringach. A z kim i gdzie trenujesz w Polsce? Teraz obecnie trenuję w Poznaniu. Moim trenerem od boksu jest mój brat Krzysztof. Mam też trenera od przygotowania fizycznego. No ale teraz skonsultuję wszystko z Tomkiem Babilońskim po niedzieli, jak będą dalej wyglądać moje przygotowania, jeśli chodzi o sparingi i tak dalej, że będę więcej szczegółów wiedział po niedzieli.